Zbliża się kolejny festiwal polskich filmów fabularnych w Gdyni. W Kino Polska przyglądamy się kandydatom do nagrody w konkursie głównym. Polska, początek lat 90. XX wieku. Nastała już wolność, jednak cały czas czuć ducha poprzedniej epoki. Agata, uwięziona w pozbawionym namiętności małżeństwie, szuka ucieczki w niemożliwej do spełnienia miłości. Nie dotykaj mnie. Renata jest nauczycielką, zafascynowaną swoją młodszą sąsiadką Marzeną, prowincjonalną królową piękności, której mąż pracuje w RFN. Jak? Piękna. Wygląda? Fajnie, nie? Śliczna. Iza, dyrektorka szkoły, jest sekretną kochanką ojca jednej z uczennic. Zrobię wszystko. No to skacz. Gdyby chcieć to zawrzeć w krótkiej formie, można by powiedzieć: kobiety pragną, kobiety są w drodze, zawsze gdzieś patrzą. Jesteśmy ciągłym pragnieniem. Ono jest być może niezaspokojone, co jest pewnym problemem, mówi Dorota Kolak. Ten film jest nie tylko obrazem kobiecości, ale też człowieka przełomu. Nas, wychowanych w tamtym świecie i czasie. Jak gąbka to wyssaliśmy. Ten brak jest chorobą, która toczy kolejne pokolenia, dodaje Julia Kijowska. Znakomite role Magdaleny Cieleckiej, Julii Kijowskiej, Doroty Kolak i Martyni Radkiewicz i międzynarodowy sukces reżysera Tomasza Wasilewskiego, który za scenariusz do obrazu został nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie. We wrześniu Zjednoczone Stany Miłości rywalizują o tytuł najlepszego polskiego filmu podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.